Maciej Krzysztof Urbańczyk, biznesmen, finansista z międzynarodowym doświadczeniem. Od lat związany z rynkiem bankowo-ubezpieczeniowym. Praktyk w zarządzaniu i prowadzeniu firm, trener i szkoleniowiec. Od 25 lat mieszkam w Rybniku. Dziś jest szansa, by mógł podzielić się swoim doświadczeniem z pożytkiem dla mieszkańców naszego regionu. O gospodarce słyszymy tylko w tonach politycznych. Politycy nie przejmują się ogromnym długiem publicznym czy deficytem budżetowym. System polityka przed gospodarką nie sprawdza się. Uważam, że niecelowy, nierzeczowy i niesprawiedliwy system podatkowy tylko potęguje dysproporcje w obciążeniach. Takie działania powodują nasilenie emigracji jako najprostszego rozwiązania problemu przez młodych ludzi, jak też i zabija kreatywność wśród przedsiębiorców. Szanowni Państwo, czy moim kontrkandydatom posłom tak bardzo przeszkadza w realizowaniu obietnic wykonywany mandat poselski, że koniecznie muszą zostać senatorami? Skąd ta paniczna ucieczka z Sejmu? Czy aby takim działaniem posłowie nie potwierdzają swych niekompetencji? Jestem przekonany, że mamy do czynienia z typowymi partyjnymi marionetkami, a nie z posłami z krwi i kości wybranymi przez obywateli do reprezentowania swojego regionu. Mam wrażenie, że to partia, a nie wyborca decyduje, kto ma być posłem, a kto senatorem. Margaret Thatcherowa padali. Nie welujcie na tych, co nigdy za swoje geszeftu nie prowadzili. Jo zowdy weluja na geszefmanów. Lio zaczynał. Kongres Nowej Prawicy rekomenduje Macieja Urbańczyka, fachowca ekonomistę. Jestem przekonany, że godnie będzie pełnił funkcję senatora ze Śląska. Maciej Krzysztof Urbańczyk to doświadczenie i praktyka w biznesie. Maciej Krzysztof Urbańczyk to Twój głos za wolnością gospodarczą. Maciej Krzysztof Urbańczyk to Twój przedstawiciel w Senacie. Głosuj na Macieja Krzysztofa Urbańczyka.